Błogosławaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. O Maryjo bez grzechu poczęta, tajemnica czwarta, chwalebna, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas. Prowadź wszystkie dusze.
O Maryjo bez mazy, pierworodnej poczęta. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kyrie eleison, Chryste eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Serce Jezusa nieskończonego majestatu. Serce Jezusa świątynia Boga. Serce Jezusa przybytku najwyższego. Serce Jezusa domie Boży i bramo niebios. Serce Jezusa gorejące ognisko miłości. Serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnico. Serce Jezusa dobroci i miłości pełne. Serce Jezusa cnót wszystkich bezdenna głębino. Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze. Serce Jezusa królu i zjednoczenie serc wszystkich. Serce Jezusa, w którym sobie wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa źródło życia i świętości. Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze. Serce Jezusa zalżywością napełnione. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne. Serce Jezusa włócznią przebite. Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy. Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Serce Jezusa, nadzieja w Tobie umierających. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Jezu cichy i pokornego serca, uczyń się. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna, swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś Kościół świętuje zesłanie Ducha Świętego, który jest ostatnim dniem okresu wielkanocnego, a więc po raz ostatni widzimy tutaj palący się paschał. Od jutra rozpoczyna się czas zwykły w liturgii Kościoła, a więc wróci zielony kolor, a dzisiejsze święto to narodziny, urodziny Kościoła, a więc jesteśmy wszyscy radośni, tym bardziej, że w naszej parafii świętujemy pierwszą rocznicę komunii, pierwszej komunii świętej. Zatem dziękujemy za naszych młodych parafian, parafianki, którzy razem z nami tworzą wspólnotę parafialną. Kochani, jest miesiąc czerwiec. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach czerwcowych. Przed chwilą odmówiliśmy litanie do serca Pana Jezusa, a w każdą środę zapraszam na mszę świętą wieczorną w Szkole Maryi, a po mszy przy dobrej pogodzie nabożeństwo czerwcowe przy kapliczce. Więc piękna taka tradycja śpiewania litanii do serca Pana Jezusa. Bardzo serdecznie zapraszam w każdą środę. A propos naszych tradycji, za tydzień świętujemy w naszej parafii, zgodnie z tradycją franciszkańską, dni świętego Antoniego. Święty Antoni ma swoją uroczystość 13 czerwca, a zatem za tydzień w niedzielę po każdej mszy świętej będzie możliwość przyjęcia błogosławieństwa relikwiami świętego Antoniego, dokładnie jak czynimy to w każdy wtorek. I będzie również błogosławiony chleb świętego Antoniego po każdej mszy, a więc zabieramy sobie bułeczkę Antoniego do domu. To nie jest dekoracja, tylko należy ją zjeść i podziękować Panu Bogu za wszelkie otrzymane łaski. Jeśli ktoś będzie chciał przy bułeczce złożyć jakąś ofiarę, to koszyczek będzie świętego Antoniego, tym razem na nowy relikwiarz. Co to są relikwiarze? Wszyscy wiemy. To jest ten domek, w którym święci mieszkają. Mamy wiele relikwiarzy, a święty Antoni właśnie już ma w produkcji piękny, duży relikwiarz, który będzie używany podczas wszystkich mszy świętego Antoniego. Moi drodzy, wiecie, że jako proboszcz nie za bardzo lubię mówić o pieniążkach, ale dzisiaj trzeba parę słów, także bardzo proszę o uwagę, bo to ważne. Jak widzicie, kochani, postępują prace remontowe na naszej wieży. Widać to z daleka, z 95, z motor, z highwaya, widać bardzo dobrze, jak to pięknie postępuje. Została zdjęta już prawie cała blacha. Wieża jest w tej chwili uszczelniana. No i każdy, kto wie, kto robi inwestycje, wie, że jak się coś rozgrzewie, to w trakcie inwestycji wychodzą różne rzeczy. Zgodnie z moimi przypuszczeniami okazało się, że cała konstrukcja drewniana wieży no nie jest w takim dobrym stanie, jakbyśmy sobie życzyli. Nie będziemy bili nowej, pięknej blachy na stare drewno, więc zdecydowaliśmy, iż będzie wymiana konstrukcji drewnianej wieży, ponieważ drewno częściowe jest całkowicie zgnite, no zepsute. Więc kontrakt nam się tutaj troszeczkę poszerzył o 38 tysięcy dolarów. Także w tej chwili cały nasz projekt odnowienia wieży to 305 tysięcy dolarów. Wydaje nam się, że to jest bardzo, bardzo duża suma, ale mamy świętego Antoniego i nie ma rzeczy niemożliwych. Zatem tylko tak na marginesie, bo wiem, że są parafianie, którzy są tacy wspaniali, że szukają jakiejś firmy, jakichś sklepów. Każdy może pomóc, także jeżeli znacie kogoś, kto by jeszcze chciał trochę pomóc nam przy wieży, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Idzie nam bardzo dobrze, kochani, i moje serce jest przepełnione naprawdę wdzięcznością. To nie są puste słowa, ale moja wielka wdzięczność dla was, moi drodzy. Wczoraj pojechałam promem na drugą stronę Zatoki, ponieważ nasi parafianie brali ślub na Long Island. I byłem w kościółku, który był polskim kościołem kiedyś. Dzisiaj to już praktycznie wspomnienie i wiele kościołów jest praktycznie wspomnieniem. Walczą o przeżycie, żeby w ogóle przetrwać na krok od zamknięcia. Tak samo i polskich mszy już tam nie ma. To wszystko wspomnienie. Zatem, kochani, cieszmy się z tego, co mamy. Wracając promem, kiedy zobaczyłem Bridgeport po drugiej stronie brzegu i pierwsze, co się rzuca oprócz highwaya, to nasza wieża. Właśnie teraz w remoncie. Widać, katedry nie widać w Bridgeport, ale widać Michała Archanioła. I tak od razu moje serce się napełniło taką radością i wdzięcznością. I sobie myślę, powiem wam to dzisiaj na ogłoszeniach, że bardzo wam dziękuję, bo to nasz dom i ta odbudowująca się wieża
jest tutaj bardzo taka symboliczna, że ziarenko do ziarenka, cegiełka do cegiełki na nasz wspólny dom. A zatem, kochani, blacha zdjęta, wieża uszczelniana, drewno wymieniane, codziennie tu się coś dzieje i postępujemy dalej z pracami. Po założeniu nowej pokrywy metalowej wieża otrzyma bardzo profesjonalny piorunochron. Zdecydowaliśmy się na wersję premium, czyli taką lepszą, żeby naprawdę to wszystko było już zrobione na lata. I ostatnia część projektu, a właściwie drugi projekt, to oświetlenie wieży. Jest moim marzeniem, abyśmy naszą wieżę mieli podświetloną na cześć Matki Bożej, na niebiesko i biało. Żeby z każdego punktu Bridgeport było nas widać, z 95 będziecie przejeżdżali, niebiesko-białe zobaczycie, to zawsze każdy zmówi zdrowaśkę, a Matka Boża wynagrodzi w łaskach. Także to są nasze projekty. Więcej projektów żadnych nie będzie w tym roku, ani parkingu, ani innych napraw. Prace remontowe w szkole będziemy prowadzili, ale w parafii obiecuję, żadnych większych remontów już nie będzie, bo mamy ten jeden i musimy to dokończyć i dobrze nam idzie. Mamy uzbierane prawie 80% biskupiego apelu, Bishop's Appeal, 75% We Stand With Christ. To jest naprawdę bardzo dobry wynik i to znowu, kochani, dzięki wam, bo to nie ja tam nawaliłem keszu, tylko wy. Więc to jest nasza wspólna odpowiedzialność i jest dobrze. Dziękuję Panu Bogu za was, za naszą parafię i za to, że leży nam na sercu ten Kościół i to miejsce. Kończąc temat pieniążków, kochani, od następnego tygodnia wraca tradycyjna taca. A więc nie będzie już przeciwwskazań żadnych. Panowie marszałkowie będą, tak jak przed COVID-em pamiętacie, zbierali tace. Będzie jedna taca, czyli w czasie ofiarowania ona będzie zbierana. Wszystko, co tam mamy, jedną kopertę, drugą kopertę, bach, do koszyka. Nie będziemy się bawić w dwie zbiórki, bo to niepotrzebne. Jedna, a dobra i do przodu. Panowie marszałkowie będą zbierać, po czym zaniosą koszyk do zakrystii i sprawa załatwiona. Także już nie będzie kosza tam. Jeśli ktoś zapomni wrzucić swoją kopertkę, albo coś tam innego by chciał jeszcze dla parafii dorzucić. Jest ta czarna skrzynka, bynajmniej nie do złych wiadomości, ale do małych ofiar. Czarna skrzynka parafialna, tam możemy wrzucić, jak coś mamy, prezent dla Kościoła. I tak powtarzam jeszcze raz, ziarenko do ziarenka i alleluja i do przodu. Dzisiejsza intencja mszalna. Modlimy się w intencji świętej pamięci Stasi Zapolnik, intencja od męża Kazimira. Zanosimy do Pana Jezusa nasze osobiste intencje, podziękowania. Dziś w te urodziny Kościoła, w święto, uroczystość zesłania Ducha Świętego, chciałbym też szczególnie w tej mszy świętej pomodlić się za was, moich parafian. Proszę, abyśmy się w tej mszy świętej za siebie pomodlili, za nasze dzieci, za młodzież, za wszystkich, którzy nasz Kościół traktują jako dom, za was wszystkich, kochani, którzy tak licznie modlicie się z nami przez internet. Mamy 550 średnio visitors, czyli tych, którzy odwiedzają nasz Kościół w niedzielę. 650 online visitors, czyli tych, którzy modlą się z nami przez internet. Arizona, Texas, Kalifornia, Argentyna, pół świata. To jest piękne, że ten dom jest naszym wspólnym domem. I oby tak pozostało. Zapraszam do modlitwy i do ofiary tej mszy świętej. Prośmy o błogosławieństwo dla nas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Procedamus in pace. In nomine Christi. Thank you.
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry,
o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Excelsis Deo. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzył gwałtownie wiatr i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadacji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieło Boże. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania,
lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jest jedno ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy jesteśmy też zostali napojeni jednym duchem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Moje kochane dzieci, moi kochani przyjaciele, drodzy bracia i siostry, kiedy mówimy, idziemy do kościoła, każdy z nas pierwsze, o czym myśli, myśli o budynku. O, dzwony biją, to taki budynek z dzwonami, z wieżą, z ołtarzem. To są nasze pierwsze skojarzenia, kiedy mówimy, idziemy do kościoła. Kościół to dom, dom Pana Boga, dom Boży, bardzo dobrze. Dobre skojarzenie. To dom, w którym mieszka Pan Bóg i dom, do którego my przychodzimy. Zobaczcie na nasz kościół w Bridgeport. Jakbym tak wziął moje statystyki, przejrzał sobie tu karteczki, to pewnie z 5% naszych parafian, czyli co 20 mieszka w Bridgeport. Cała reszta przyjeżdża tutaj. Ojciec Stefan to by tu świetnie wyliczył, bo on doskonale po twarzach wie, po 32 latach, kto skąd przyjeżdża. Ja jeszcze się uczę, ale mamy czas. Zatem zjeżdżamy z różnych miejsc do tego naszego Bridgeport. Po co? No właśnie, idziemy do kościoła. Po co idziemy do kościoła? Ano idziemy do kościoła po to, żeby spotkać Pana Boga. To pierwsza odpowiedź, bardzo dobra odpowiedź, bo skoro Pan Bóg tu mieszka, no to tam się idzie, żeby Go spotkać. Ale znajdą się na pewno ludzie, którzy powiedzą, ale po co tam iść? Pójdę sobie na plażę i tam też Pana Boga spotkam. Pójdę sobie do lasu i tam jest cicho, ładnie, to się mogę pomodlić. Też Pana Boga spotkam. I takich ludzi jest, kochani, dużo, którzy powiedzą, a ja tam do kościoła nie chodzę, w Pana Boga wierzę, ale kościół to nie potrzebuję. Wiemy dobrze, że tacy ludzie są. Często w naszych rodzinach, bliskich. I czasami zastanawiamy się, jak to jest, że jedni chodzą, inni nie chodzą. Kochani, oczywiście, że można Pana Boga spotkać i w lesie, i na plaży, i w jakimś pięknym miejscu. Ale tak jak Go tu spotykamy, i w każdym innym kościele, nie mówię tylko o Bridgeport, tak jak Go tu spotykamy, to jest takie szczególne spotkanie. Bo tylko tu i dzieci nasze, które dzisiaj tu są z nami, rok temu przyjęły pierwszą komunię, to jest świadectwo tego. To szczególne spotkanie z Panem Bogiem tu nazywa się Komunia Święta. Dzieci idą do komunii, już następny rocznik poszedł po was do komunii, zaraz szybko przejdą wakacje i zaraz będziemy mieli listę, nowe dzieci pójdą, no duża klasa będzie w następnym roku, także dzieci idą do pierwszej komunii. A dorośli idą do kolejnej komunii, każdej mszy świętej. Nie byłoby, kochani, tej komunii, nie byłoby tego kościoła, nie byłoby naszego spotkania tu, gdyby nie ten, którego dzisiaj świętujemy, Duch Święty. O, tu na ornacie mamy gołębicę, to jest symbol Ducha Świętego.
My Ducha Świętego, kochani, nie widzimy, bo Ducha się nie widzi. Ale my czujemy, że po coś żeśmy tu przyszli. Jak ja tu teraz na was patrzę, no to całkiem spora liczba ludzi. Tak jak mówiłem, mamy dużo ludzi, którzy do nas przychodzą, dużo ludzi, którzy z nami się modlą przez internet. Chwała Panu Bogu za każdego z was. Bo przychodzimy tutaj z różnych miejsc. Przyjechaliśmy do Ameryki pewnie z różnych miast Polski, nie tylko z Polski. Więc z różnych miejsc przychodzimy. Nasz Kościół to takie piękne miejsce, gdzie msze się odbywają w różnych językach. Ja czasami nie nadążam za zmianą, jaka książka. Są takie weekendy, że mamy 3-4 księgi. Czyli różne języki, różne miejsca, różne rodziny. Jedni przyjadą małym samochodem, inni trokiem dużym, inni rowerem. Każdy po coś tu przyjedzie z różnych miejsc. Po co? Żeby spotkać Pana Boga. I to, moi drodzy, dzisiaj w tym uroczystym, pięknym dniu jest takie ważne dla nas. Zobaczcie, my jesteśmy różni ludzie. Jedni lubią słodkie, drugi lubią gorzkie. Jedni lubią, jak jest ciepło, inni, jak ja, lubią, jak jest zimno. Także jakbyśmy tak zapytali ludzi, to każdy coś innego lubi, coś innego zje, jak w innym domu mieszka, innym samochodem jeździ. Każdy z nas jest inny, ale tu w Kościele wszyscy jesteśmy jak jedna rodzina. I czasami, jak w każdej rodzinie, ktoś tam się na kogoś pogniewa, ktoś komuś coś dołoży, jakieś tam słowo powie, niepotrzebne. W każdym domu tak jest. I w naszej parafii, i w naszym Kościele też tak czasami jest. Święci nie jesteśmy, nie ma świętych. Święci są w niebie, a my się dopiero uczymy. Ale właśnie, kochani, po to tu jesteśmy, żeby się od świętych uczyć. Od Matki Bożej, od świętego Antoniego, od świętego Franciszka, od Michała Archanioła, od każdego z nich. A przede wszystkim, najmilsi, od Pana Jezusa. I cóż tu się dzieje w tym naszym Kościele? Zobaczcie. Za chwilę ministrant przyniesie, co przyniesie? Chleb, wodę i wino. Czyli coś, co mamy tutaj na stołach w naszym domu. A te chleb, woda i wino staną się dla nas komunią świętą. Ciało i krew Pana Jezusa. Tylko w Kościele takie rzeczy. Bo tylko tu Duch Święty przemienia. I przyjmujemy, tak jak dzieci, my wszyscy, którzy możemy, pragniemy, przyjmujemy Komunię Świętą, czyli Pana Jezusa. I zobaczcie, kiedy msza święta się zakończy, znowu każdy z nas wsiądzie w ten swój samochód i pojedzie do domu, tam skąd żeście przyjechali, tam pojedziecie. Ale to miejsce, ten czas, który tu spędzamy, chce zrobić coś dobrego z nami. Pan Jezus chce uczynić coś dobrego z nami. Chce nas dotknąć. Chce nas przemienić. Chce sprawić, żebyśmy byli bliżej Niego. Chce sprawić, żebyśmy byli lepszymi ludźmi. W imię Jezusa Chrystusa. A zatem, moi drodzy, to takie ważne, abyśmy ten Kościół mieli. Bo tu jest miejsce, gdzie Pan Bóg szczególnie chce ciebie, mnie, każdego z nas dotknąć swoją miłością. I pozwólcie, że jeszcze raz, bo dzisiaj jestem w tym temacie wierzy, więc jeszcze trzeba raz do tego nawiązać. Wczoraj, jak siedziałem na tym stateczku i płynąłem do tego Bridgeport i tak zobaczyłem, że ta wieża, naprawdę, uwierzcie mi, zapraszam, jedźcie do Port Jefferson i z powrotem potem. To jak zobaczycie, to oprócz highwaya widać tylko naszą wieżę. Naprawdę, te kominy paskudne tutaj w Bridgeport i wieżę Michała Archanioła. Dla mnie to moment szczególny. Jako proboszcz się poczułem taki dumny, że mamy swoją wieżę, mamy swoje miejsce, mamy swój dom. Teraz wieża w remoncie. Będzie je piękna, nowa. I to jest, kochani, znak, że tak jak Kościół, jako budynek, jako dom, potrzebuje remontu. Jak mieszkacie w starszych domach, to też potrzebują remontu.
Tu rynna odleci, tam okno się nie zamknie, tu coś odpada, tam ściana brudna, tu się maluje. Konstruktorzy wiedzą lepiej ode mnie. Ile jest roboty? Ciągle jest jakaś robota. Tak samo w Kościele. Ta robota to odnowienie duchowe. Duch Święty odbudowuje. My wierzę budujemy. A Duch Święty buduje nasze serce. I zatem, kochani, tu musimy trochę tych dolarów władować, żeby wierzę odnowić. A Duch Święty nie chce nic za to. Chce tylko Twoją miłość. Chce tylko, żebyś zaprosił Pana Jezusa do swojego serca. A zatem dzisiaj w to zesłanie Ducha Świętego, kiedy mamy nasze dzieci pierwszokomunijne z tamtego roku, zobaczcie, jak wyrosły, żeście jeszcze weszły w te sukieneczki, to cud. Prawda, rośniecie i to pięknie. I to jest to. Dzieci rosną na chwałę Boga. Następne dzieci przychodzą, następna generacja. Pomyślcie, ile pierwszych komunii było w tym kościele. Ile modlitw to miejsce wysłuchało. Ile ludzi przeszło przez 122 lata tej parafii. Tu, przez to miejsce. Dziś jesteśmy my. Ale za 5, 10 lat, kto będzie? To nasze zadanie. Bo wiele kościołów było pięknych, żywotnych, a dzisiaj wspomnienie. Proszę się przejść przez Bridgeport, ile zamkniętych świątyń. One też kiedyś były pełne ludzi. Dzisiaj są puste. A zatem, kochani, kościół to nie tylko budynek. Kościół to my. Dlatego modlę się dzisiaj szczególnie za was i proszę was o modlitwę za siebie. Jak każdy zmówi zdrowaśkę, to ile tu będzie różańców już. Pamiętajcie, żeby się za siebie nawzajem modlić. Grzechy swoje, niepotrzebne słowa, niepotrzebne gesty nawzajem wybaczać. Patrzeć na to, co dobre w życiu i piękne. I dziękować Panu Bogu za każdy dzień naszego życia. Bo Bóg jest wielki. Jemu przystoi chwała i cześć i dziękczynienie. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, naszego zbawienia, zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. Jak oznajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy i powtórnie przyjdzie w chwale. A królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który do Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski, i życia wieczne. Kończąc świętą pięćdziesiątnicę paschalną, przedstawmy Ojcu w imię Jego Syna Zmartwychwstałego nasze potrzeby i prośby. Módlmy się o przyjście Ducha Świętego do każdego chrześcijanina, by wszyscy wierzący w Chrystusa stanowili jeden Kościół, ożywiony jedyną nadzieją i jedną miłością. Ciebie prosimy. Módlmy się o światło Ducha Bożego dla papieża Franciszka, by jego posługa pasterska niosła całej ludzkości pokój i zgodę,
a w szczególności w Kościele. Ciebie prosimy, módlmy się o zstąpienie Ducha Pocieszyciela w serca samotnych i cierpiących, by znaleźli w Bogu siłę i ukojenie. Ciebie prosimy, módlmy się o moc Ducha Prawdy dla zbłąkanych i wątpiących, by zrozumieli, że ich drogą i życiem jest sam Jezus Chrystus. Ciebie prosimy, módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłej Stasi Zapolnik i wszystkich zmarłych, których ciała były świątyniami Ducha Świętego, aby Bóg przyjął ich do swojej chwały. Ciebie prosimy, módlmy się o łaskę Ducha Świętego dla nas tu obecnych, a szczególnie dla naszych dzieci, które obchodzą rocznicę ich komunii, byśmy poddali się Jego działaniu, które obdarza męstwem i radością. Ciebie prosimy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na ofiarowanie zaśpiewamy pieśń ze strony 155. Kościół to nie tylko dom. Strona 155.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, jednocząc ich z Twoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Bo jest zmartwychwstał. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętym Michałem Archaniołem, świętym Ojcem naszym Franciszkiem, świętym Antonim i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Franka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. 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 Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Agnus Dei, quitolis peccata mundi, miserere. Agnus
Domus Dei, quietolis peccata mundi. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja.
święty Michale, archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obronny, niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię. Przyjdź swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź swojej mocy i sile, jak ślepemu wzrok, przyjdź jako moc mej słabości, weź wszystko, co moje jest. Przyjdź jako moc mej słabości, Deo gratias.